No, Hello. przywieź coś do jedzenia. Nagrywam. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota. Witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. I dzisiaj mam dla Was filmik, w którym nie będę się malować, ani nikogo innego. Będę po prostu gadać. Ostatnio mało byłam aktywna w social mediach. Przede wszystkim ze względu na brak czasu, może trochę też blokadę twórczą i konieczność po prostu zrewidowania i ustawienia od nowa swoich planów co do tychże. Ale nie znaczy to oczywiście, że nie wiem, co się w tych mediach dzieje. Otóż trochę wiem i niektóre rzeczy nawet mnie ruszają. I tak chciałam pogadać o temacie związanym z makijażem, ale myślę, że spokojnie zainteresuje to tych z Was również, którzy wcale makijażem się nie interesują. Myślę, że z tematu makijażowego zrobił się tu już powoli taki temat społeczny, więc myślę, że ciekawie jest o tym pogadać i ja chętnie poznam Wasze zdanie, a Wy, jeśli chcecie, to poznajcie moje. Postaram się oczywiście sprawnie i zwięźle nakreślić to, co mam w tej kwestii do powiedzenia, także nakreślić całą tą akcję, o co w ogóle chodzi. Natomiast nie mam doświadczenia z takimi filmikami i nie wiem do końca, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie, mam nadzieję, że się nie zanudzicie. Dajcie mi szansę. Otóż chodzi o akcję pod uroczo brzmiącym tytułem Twarz to nie pisanka. Część z Was pewnie wie, o co chodzi, ci, którzy siedzą właśnie w tym wizażowym świecie. Część z Was nie, więc pokrótce nakreślę całą sprawę. Jest to taka hashtagowa akcja, którą na Instagramie rozpoczęła makijażystka Sylwia Rakowska. Zdaje się na Instagramie jako Sylwia Makeup. Najprościej rzecz ujmując i nie zdradzając zbyt szybko wszystkich szczegółów, poprosiła ona dziewczyny, które ją obserwują, żeby wstawiały swoje zdjęcia z hashtagiem właśnie Twarz to nie pisanka, na których pokazują siebie w bardzo naturalnych, podkreślających swoją urodę makijażach. I gdyby tylko o to chodziło, to pewnie akcja nie wzbudziłaby jakichś większych kontrowersji i nikt szczególnie nie miałby się na co oburzać. A jednak wzbudziła. A stało się tak pewnie dlatego, że pani Sylwia na promowaniu i propagowaniu naturalnego piękna wcale nie kończy. Ja zanim z kimkolwiek o tym porozmawiałam, wypowiedziałam jakiekolwiek zdania na ten temat czy komentarz, przemyślałam bardzo dobrze sprawę, przyjrzałam się jej wszystkim postom pani Sylwii, a także wspierającej jej klientki Ewy Chodakowskiej. Chyba wszystkie możliwe komentarze przeczytałam. I starałam się możliwie obie strony zrozumieć, nie podchodzić do sprawy zbyt emocjonalnie. Po prostu przyjrzeć się temu. I Wam też oczywiście to radzę, żeby wyrobić sobie swoje zdanie. Najpierw trzeba poznać wszystkie za i przeciw, oczywiście. I problem moim zdaniem pojawia się, kiedy spojrzymy troszeczkę szerzej niż tylko na ten niewiele mówiący hashtag i zdjęcia ślicznych, naturalnych dziewczyn. A tam możemy natknąć się na taki na przykład kolaż okraszony już naprawdę niewybrednym hashtagiem ugly makeup, ugly brows, co znaczy po prostu, że uważa to za obrzydliwe. Widzimy na przykład całkiem pokaźnej długości post, w którym autorka wyjaśnia, o co jej chodziło. Niestety niewiele to rozjaśnia, ponieważ głównie czytamy, dlaczego jest autorytetem i że ma bardzo duże doświadczenie, czemu nie przeczę. Pracowała z gwiazdami, czemu nie przeczę. Pracowała w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. Okej. Ubolewa w nim głównie nad makijażową kondycją Polek. I tym, że chociaż takie piękne, to kiedyś słynęłyśmy w świecie z naszej urody, a nagle teraz, cytuję, straszymy stylem drag queen. Pisze też o tym, jak dochodziła do tego, żeby się odezwać w ten sposób i żeby rozpocząć taką akcję. Długo się zastanawiałam, czy zareagować, pewnie aż z 6 lat, od kiedy pracuję w Polsce. Na początku nie chciałam nikogo urazić, później stwierdziłam, że nie ma co oceniać i niech każdy wygląda jak lubi. Ma to sens. I że może wkrótce ta moda przepadnie na wieki. Jednak przez te 6 lat to zjawisko sztuczności osiągnęło taki efekt, osiągnęło już efekt wulgarny, przeze mnie nie do zaakceptowania. A na końcu pisze jeszcze tak.
Nie pozwolę, aby te wulgarne trendy zrobiły nam wodę z mózgu i zaburzyły poczucie estetyki. Chcę chronić wizerunku pięknej, naturalnej i zadbanej Polki. W dalszych postach trochę jakby pani Sylwia zmienia linię narracji i bardziej zwraca uwagę na to, że w całej akcji chodziło przede wszystkim o to, żeby te kobiety, które nie chcą się malować mocno albo wcale nie chcą się malować, te, które nie chcą powielać trendów, są w społeczeństwie nieakceptowane i ona ich broni i chce, aby były akceptowane, czy aby na pewno. Ja niestety mam wrażenie, że ta cała akcja przede wszystkim właśnie nie treścią, bo jakby z treścią poniekąd się zgadzam, co, o czym chcę powiedzieć później, ale przede wszystkim swoją formą i właśnie rodzajem narracji mam wrażenie, że ona wcale nie nakłania do akceptacji, do akceptowania innych czy do akceptowania siebie. Mam wrażenie, że sugeruje wręcz, że akceptowalny jest tylko jeden rodzaj wizerunku i jeżeli on ci się nie podoba, podoba ci się inny, masz inny rodzaj estetyki chociażby, albo nawet masz kompleksy i coś tym makijażem maskujesz, no to jeśli tak jest, to coś jest z tobą nie tak, bo akceptujemy tylko natural makeup. I nazywając jakikolwiek rodzaj makijażu obrzydliwym, mówiąc o innych kobietach, że są obrzydliwe, mówiąc bardzo po prostu negatywnie, po prostu przekierowuje tą niechęć, którą pani Sylwia widzi w stosunku do osób, które się nie malują, czy malują się delikatnie, na te osoby, które nakładają tego makijażu bardzo dużo. Ot, to wszystko. Nie hejtujemy tych, hejtujemy tych. Ludzie mają różne upodobania i oczekiwanie, że wszyscy powinni nagle po prostu przyznać, że te twoje są lepsze i jedyne słuszne, jest po prostu arogancją. A w ogóle to ludzie mają też swoje przekonania i swoje kompleksy i naprawdę, stawiając tak sprawę, żadnej z tych grup nie pomagamy. I owszem, można powiedzieć, że są jakieś tam obiektywne kryteria, na podstawie których można określić, czy makijaż jest dobry, czy jest zły. Wiadomo, że jakaś nadmierna, nie wiem, ilość pudru na twarzy nie jest, powiedzmy, atrybutem dobrego makijażu i tak dalej, ale na litość ta akcja nie jest nawet skierowana do profesjonalnych wizażystek, tylko, o ile ja to rozumiem dobrze, do zwykłych kobiet, które po prostu czasem eksperymentują, mylą się, szukają swojej metody albo po prostu mają ochotę malować się w taki, a nie inny sposób. I autorka pisze, że jest to nie do zaakceptowania. A właściwie dlaczego? Nie przeceniamy trochę wagi makijażu i mówię to jako osoba zajmująca się na co dzień tym makijażem. Naprawdę, to tylko make-up, z tego się nie strzela. Ja już naprawdę nie chcę oceniać nawet, czy ta akcja nie jest przypadkiem przede wszystkim zamierzona na efekt PR-owy, czy też pani Sylwia naprawdę tak bardzo wierzy w wyższość swojego zdania, swojego gustu, że postanowiła go wypromować, nie przebierając w słowach. Ale jedno wiem na pewno, że promowanie jakiejś idei, jakiegoś punktu widzenia, czy też po prostu rodzaju estetyki, bo o to de facto tutaj chodzi, my nie zbawiamy tym makijażem świata, naprawdę nie wiem, o co w ogóle jest ta walka, ale to taka dygresja, więc to zawsze według mnie powinno jednak mieć takie zabarwienie pozytywne i powinno to być za czymś, a nie przeciwko czemuś. A ta akcja ewidentnie jest przeciwko temu instagramowemu makijażowi, czy w ogóle mocnemu makijażowi? Tak sądzę. Jakby już syntezując tę myśl, jaki komukolwiek pożytek przyniesie to, że jeżeli ja nie chcę, żeby wytykano dziewczyny, które są naturalne, to teraz przekieruję całą tę złość i będę napiętnować dziewczyny, które wyglądają nie tak, jakbym sobie życzyła. Serio? Serio? I to kobieta kobiecie. To już nie wystarczy nam, że jest duże grono facetów, którzy chcieliby mówić kobietom, jak mają się ubierać, jak mają wyglądać, jak mają się zachowywać i jak mają się malować, że na przykład w takim makijażu to wygląda jak kurwa. Ja naprawdę nie spotkałam się, żeby jakiś facet mówił o kobiecie, że nie, ona to się jednak powinna pomalować.
Nie, zazwyczaj się z pogardą mówi o tych kobietach, które się mocno malują. I wiem, że pani Sylwia mogłaby tu teraz powiedzieć, bo wielokrotnie próbowała tak tę sprawę przedstawiać, że przecież ona właśnie staje w obronie tych kobiet, które się nie malują, bierze je pod opiekę, pod swoje skrzydła i tak dalej. Natomiast tak to ma wyglądać, że wybieramy sobie grupkę kobiet, która nam odpowiada i myśli podobnie jak ja, a reszta jest ble. Bo ja serio nie mam złudzeń, że tą akcją może się udać kogoś przekonać, żeby porzucił ten swój styl bycia, życia i malowania i teraz poszedł za tą ideą, którą promuje pani Sylwia. Otóż nie. Nie. Otóż wygląda na to, że jedyny efekt, jaki tutaj został i zostanie osiągnięty, to poklepywanie się po plecach osób, które myślą podobnie. I ma to związek, tak jak mówię, nie z samą treścią tej akcji, a przede wszystkim z formą. I z tym, że u jej podstaw nie leży wcale szacunek do kobiet i do drugiego człowieka w ogóle. I żeby nie było wątpliwości, to chciałabym też właśnie przedstawić swoje zdanie na temat samego przedmiotu tej akcji, już pomijając tę formę. Otóż ja również bardzo lubię, szczególnie w takich codziennych sytuacjach, lżejszych, niezobowiązujących, makijaże, które podkreślają naturalne piękno. Tak, bardzo to lubię i ubolewam nad tym, kiedy widzę, że dziewczyna bardzo mocno się maluje, nakłada bardzo dużą ilość makijażu, tylko ze względu na to, że jest przekonana, że bez niego wygląda brzydko, że bez niego czegoś, nie wiem, nie osiągnie, komuś się nie spodoba, a przede wszystkim nie podoba się samej sobie. Nigdy by mi oczywiście nie przyszło do głowy krytykować taką osobę. Jest mi po prostu smutno, bo chciałabym, żebyśmy wszyscy, naprawdę wszyscy, akceptowali siebie, lubili, kochali swoją twarz, swoje ciało. To byłby dla mnie ideał świata. Żebyśmy nie czuły presji, że tylko jeśli sobie zrobię to i tamto, tylko jeśli się w taki konkretny sposób pomaluję, czy to mocny, czy naturalny, to będę piękna i wartościowa. A czytając komentarze pod postami, możecie też zauważyć, że pod bardzo wieloma tymi nieprzychylnymi komentarzami pani Sylwia odpisuje jedno i to samo. Mianowicie, polecam czytanie ze zrozumieniem. Chyba ktoś tu nie zrozumiał. Otóż mnie się wydaje, że ja zrozumiałam, tylko się po prostu nie zgadzam z metodami. I z treścią częściowo też nie, ale częściowo tak. I właśnie mam jeszcze do Was pytanie, jakie są Wasze doświadczenia w tym względzie? To znaczy, czy Wy macie, zauważyłyście coś takiego, że albo Wy, albo ktoś z Waszych bliskich byłyście, nie wiem, piętnowane, krytykowane, potępiane za taki właśnie naturalny wygląd? Czy też może właśnie przeciwnie, za bardzo mocny makijaż, za podążanie za tymi trendami? Właśnie z którego powodu doznałyście jakichś nieprzyjemności, na przykład, jeśli tak w ogóle było? I jeśli tak było, to właśnie zastanawiam mnie, czy bardziej przez kobiety, czy przez mężczyzn. Tak po prostu się głośno zastanawiam. Bardzo jestem ciekawa Waszego zdania, bo też się dużo sama nad tym zastanawiałam i ja, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o mnie samą, to raczej nie mam takich doświadczeń, żeby ktoś jakoś bardzo krytykował mój wygląd, czy jakieś komentarze robił, czy nawet jakieś obgadywanie. Być może to jest kwestia tego, jakimi ludźmi się otaczam. Może. Mam nadzieję, że tak właśnie taka jest też przyczyna. Być może dlatego, że raczej mam uszy zamknięte na coś takiego. Mam natomiast obserwacje i doświadczenie, jak to wygląda w stosunku do innych kobiet, a nawet dziewczyn, bym powiedziała, bo mam takie doświadczenia właśnie z czasów liceum. Tak sobie właśnie myślałam i sobie przypomniałam, że jednak bardzo dużo ludzi sobie lubi pogadać, poobgadywać, że tato się wymalowała, że ta ma tapetę, że po co tyle tego kładzie na ten ryj. A w takich już najłagodniejszych przypadkach to mniej więcej brzmi to: ty jesteś taka ładna, po co się tak mocno malujesz? Niemniej jednak ja zauważyłam, że ludzie znacznie chętniej i częściej komentują i czują się, nie wiem, w jakimś obowiązku dawać dobre rady jednak tym dziewczynom, które malują się mocno.
Ja wcale nie mówię, że ten problem z drugiej strony jakby nie istnieje, bo pewnie musi istnieć, skoro gdzieś się pojawił, tak? I choćby było to tylko kilka osób mających taki problem, to jest on również ważny i warto o nim mówić. Natomiast jeśli chodzi o skalę, to według mojej obserwacji jednak więcej jakiejś takiej pogardy i niewybrednych komentarzy doświadczają dziewczyny, które się malują i te, które malują się mocno. Ja na przykład w liceum malowałam się bardzo delikatnie, jeśli już się w ogóle malowałam, to był to wyłącznie tusz do rzęs, podkład bardzo sporadycznie, bo też miałam taką atopową skórę i ona się z wieloma podkładami po prostu nie lubiła. Miałam taki fajny, tylko nie mogę sobie przypomnieć, co to był właściwie za kosmetyk, taki róż w kremie i nie wiem, jakiś błyszczyk na usta. To był naprawdę, to był już szał, pał i to był makijaż. I serio nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek, czy z rówieśniczek, czy z rówieśników, czy ktokolwiek w ogóle zwracał mi jakąkolwiek uwagę na to, że powinnam coś ze sobą zrobić. Natomiast miałam też na przykład w klasie grupkę dziewczyn, które właściwie już tak codziennie do szkoły dosyć mocno się malowały. To zawsze było jakieś mocno podkreślone oko. Bardzo gruba warstwa tuszu, taka naprawdę mocno widoczna. Był to normalny, mocny, regularny makijaż. I kompletnie nie zamierzam oceniać, czy to było dobrze, czy źle. To była ich sprawa i jeżeli, nie wiem, pogorszyła im się przez to cera, czy cokolwiek im się stało z powodu tego, że taką młodą skórę atakowały taką ilością kosmetyków, no to pewnie nauczyły się na swoich błędach i wiem, że część z nich teraz, jak już są dorosłe, mocno dorosłe, tak jak ja, to bardzo delikatnie się malują, więc nauczyły się po prostu, eksperymentowały i do czegoś sobie powolutku swoją drogą doszły. Natomiast właśnie, to one, to te dziewczyny raczej częściej słyszały jakieś niewybredne komentarze, czy od kolegów z klasy, czy od innych dziewczyn, czy od nauczycieli, naprawdę się nasłuchały. Kurczę, wiem, że pewnie nie powiedziałam wszystkiego, ale myślę, że już sporo się nagadałam i na dzisiaj wystarczy. Dajcie znać, czy wytrwaliście do końca i czy był to dla Was interesujący filmik, czy może chcielibyście jeszcze, żebym jakiś temat poruszyła, czy zamknęła się na wieki. Oczywiście opiszcie mi swoje doświadczenia, wyraźcie swoje zdanie, jakiekolwiek by ono nie było. Oczywiście byle w sposób kulturalny i z szacunkiem do innych. Mi było bardzo miło z Wami czy do Was mówić i jeżeli odrobina jednak goryczy się ze mnie tutaj dzisiaj wylała, to wybaczcie mi proszę. I do zobaczenia już niedługo w następnym filmiku, tym razem już nieprzegadanym.